Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo. Temat dzisiejszego filmu chodził mi po głowie od jakiegoś czasu, ponieważ nie jest to rzecz, o której się mówi za dużo, zwłaszcza wydaje mi się, że na kanale, który jest poświęcony modzie, jakby to jest temat, który gdzieś tam nie istnieje. I mówię tutaj, słuchajcie, o rzeczach, które nosimy po domu. Nie wiem, jakie jest Wasze podejście do tego tematu. Jestem bardzo ciekawa, czy macie specjalne ubrania po domu, czy są to rzeczy, które kupujecie właśnie z myślą o rzeczach, które będziecie nosić w domu, czy są to raczej jakieś ubrania, które donaszacie, bo wiecie, już nie wyjdziecie z nich z domu. Ciekawa jestem, jak to u Was wygląda. Dajcie mi znać w komentarzu. No i jeżeli ten film Wam się spodoba, zachęcam do zostawienia kciuka w górę, tudzież jakiejkolwiek interakcji z kanałem. No i jeżeli oglądacie te filmy, a nie subskrybujecie, to zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Być może części z Was wyda się temat tego filmu, że ale po co w ogóle robisz film na ten temat, że to przecież nie jest istotne i tak dalej. Wydaje mi się, że właśnie jest istotne, żeby o tym mówić, żeby nad tym się zastanowić. Ja mam bardzo konkretne podejście, jeżeli chodzi o rzeczy po domu. No i właśnie chciałam Wam opowiedzieć o tym moim podejściu, co noszę po domu, jakie to są rzeczy i tak dalej. Generalnie, jeżeli chodzi o w ogóle ubieranie się, to ja wychodząc z domu bardzo, wiecie, zwracam uwagę na to, co zakładam, i żeby to była stylizacja, w której się dobrze czuję i tak dalej, zawsze, wiecie, staram się przemyśleć to, albo sięgam po rzeczy, które już mam sprawdzone, wiecie, zestawy, które mam sprawdzone i tak dalej. Natomiast jest dla mnie istotne to, w jaki sposób wyglądam, żeby, wiecie, dobrać odpowiednio dodatki i tak dalej i żeby się dobrze w tym czuć. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy po domu, to przede wszystkim najważniejsza rzecz dla mnie to jest wygoda. No i też jakby będąc w domu, bardzo często, wiecie, ogarniam jakby rzeczy, które trzeba w domu zrobić, czyli, nie wiem, no, robię jakieś porządki, pranie, mycie naczyń, gotuję i tak dalej, więc te rzeczy muszą być też takimi rzeczami, których nie będzie mi szkoda, jeżeli się zniszczą. Trzecia kategoria rzeczy, które noszę, to są takie rzeczy pośrednie, to są tak zwane rzeczy weekendowe, no bo wiecie, nie zawsze w weekend mam ochotę, jeżeli wychodzę tylko gdzieś tam w okolicy, albo wiecie, idę gdzieś tam jakieś luźne wyjście, nie zawsze mam ochotę zakładać to, co zakładam, nie wiem, do pracy i tak dalej. Ja do pracy nie ubieram się jakoś super elegancko, ja nie mam dress code'u, no ale zawsze zależy mi na tym, żeby dobrze wyglądać, no bo pracuję z ludźmi, pracuję w branży mody i tak dalej, więc jakby ten strój jest istotny, natomiast w weekendy nie zawsze mi się chce, więc gdzieś tam mam też taką pośrednią kategorię, aczkolwiek zazwyczaj po prostu sięgam po te rzeczy, które noszę normalnie w tygodniu, tylko zostawiam je w taki luźny sposób i mam też kilka rzeczy, które jest takich właśnie bardziej zarezerwowanych na weekend. Natomiast wracając już do głównego tematu, czyli do tematu rzeczy po domu. One muszą być przede wszystkim wygodne, natomiast ja jestem z tych ludzi, którzy uważają, że to, co nosimy, bardzo wpływa na to, jak się czujemy. Nie uważam, że ubrania, że wiecie, że ubrania są w super sposób w stanie nam nastrój poprawić, natomiast uważam, że im gorzej nam ze sobą, im gorzej się czujemy, czy to jest gorszy dzień, czy gorszy okres, że warto włożyć wysiłek w to, żeby ubrać się w taki sposób, żeby nie czuć się jeszcze gorzej. Jakby nie uważam, że ubrania w znaczący sposób są w stanie poprawić nasz nastrój, natomiast złe ubrania są w stanie w znaczący sposób, moim zdaniem, pogorszyć nasz nastrój. Dlatego, że jeżeli źle się czujemy w danym momencie, nie wiem, ze swoim ciałem, i ubierzemy rzeczy, które jeszcze, wiecie, są brzydkie, nie wiem, powyciągane, stare i tak dalej, to jeszcze ta nasza samoocena może na tym ucierpieć. Więc jakby to
biorę pod uwagę, jeżeli chodzi o rzeczy po domu. Tak, one mają być wygodne, ale tak, mają być też to rzeczy, które nie są, wiecie, takimi po prostu łachmanami, które nie są rzeczami, które, wiecie, kiedyś nosiłam, już z tym nie wyjdę, ale po domu to się nada. Nie uważam, że by konieczne było to, żeby mieć osobną kategorię w swojej szafie, wiecie, na rzeczy podomowe, ale uważam, że istotne jest to, żeby te rzeczy były wygodne, ale jednocześnie, żeby łatwo je było czyścić. Ja akurat mam osobną kategorię w szafie, natomiast to nie jest dużo rzeczy. To jest kilka rzeczy, które gdzieś tam po prostu noszę. Jak wiecie, jak przychodzę z pracy, to się w nie przebieram. W weekend, jeżeli jestem w domu, to w nich chodzę. Czasem, jeżeli chodzę wokół domu tylko, to po prostu też mam te rzeczy, które noszę jakby po domu i w których spokojnie mogę wyjść na zewnątrz. No i teraz, jeżeli chodzi o rzeczy takie podomowe, które mam w swojej szafie, pierwsza podstawowa rzecz to oczywiście są bluzki i t-shirty. Mam ich kilka. W dużej mierze to są rzeczy, które gdzieś tam... No, po prostu kupiłam, wiecie, w dużej mierze to są rzeczy z second handów, które kupiłam na zasadzie takiej, że o, to jest wygodne, że fajnie mi się będzie pewnie w tym po domu chodzić. Są to rzeczy, które w teorii mogłabym z nich wyjść z domu, natomiast wiecie, ponieważ utożsamiam je z rzeczami takimi, że o, to jest mój t-shirt po domu, to niekoniecznie. Mam też jeden, dwa t-shirty, które gdzieś tam bardzo, bardzo lubiłam nosić kiedyś i jeszcze nie jestem gotowa się z nimi rozstać. Jednego się pozbyłam już, a mam drugi jeszcze, mam takie dwa, miałam dwa takie, słuchajcie, t-shirty z kolekcji Uniqlo z ulicą Sezamkową, robioną przez artystę o nazwie Koz. No i właśnie, słuchajcie, niestety, ale po latach noszenia już po prostu plamy mi się porobiły na tych t-shirtach i tak dalej, ale nie jestem gotowa jeszcze się z nimi rozstać, to znaczy z jednym już się rozstałam, z drugim jeszcze nie, no i gdzieś tam... Wiecie, przeniosłam go do mojej podomowej szafy. Tak, ma trochę plam, trudno, noszę go i tak, bo go uwielbiam. Ale generalnie większość moich t-shirtów, które mam, to są t-shirty, które właśnie z myślą o noszeniu ich po domu kupiłam i to są rzeczy, które spokojnie założyłabym, mogłabym założyć wychodząc. I powiem szczerze, że mam inne t-shirty na lato i inne t-shirty na zimę, dlatego że latem tutaj jest potwornie gorąco i zazwyczaj noszę wtedy rzeczy, które nie mają w ogóle rękawków, natomiast zimą wolę rzeczy z rękawkami. Jeżeli chodzi o dół, to zazwyczaj noszę spodnie, bo tak mi jest najwygodniej. Parę miesięcy temu pokazywałam w zakupach te spodnie, kupiłam takie spodnie z mieszanki bawełny i lnu z H&M-u właśnie z myślą o noszeniu ich po domu, zresztą mam je w tym momencie na sobie. No i powiem Wam, że to była po prostu, to był zakup roku. Może przesadzam, ale nie, naprawdę świetnie mi się sprawdzają te spodnie. Wcześniej miałam takie inne spodnie, które kupiłam w promodzie lata temu. Miałam taką, słuchajcie, sytuację, że musiałam na szybko po prostu kupić cokolwiek i kupiłam te spodnie. No i pamiętam, że na początku je nosiłam tak normalnie, ale bardzo szybko przewędrowały do mojej domowej garderoby, bo były właśnie wygodne, wiecie, tak jak na przykład ja nie wyszłabym z domu raczej w spodniach, które mają gumkę, to te mają gumkę i to jest fajne właśnie do noszenia ich po domu. Natomiast myślę teraz o tym, żeby na zimę kupić sobie spodnie takie może dzianinowe, trochę cieplejsze, trochę grubsze. Miałam jakieś takie z H&M-u dresowe spodnie przez jakiś czas, a one się bardzo szybko zniszczyły i stwierdziłam, że nie, ja takich typowo dresowych spodni nie lubię, w ogóle dresy to nie jest coś, co lubię. Bluzy to jeszcze powiedzmy, ale spodnie dresowe absolutnie to nie jest coś, co lubię. Te dresowe spodnie, które miałam, one były, wiecie, normalnie nogawka, nie miała tych ściągaczy tam na dole i tak dalej. Natomiast stwierdziłam, że jeżeli miałam sobie spodnie kupić takie na, wiecie, tą porę taką chłodniejszą, to raczej byłyby to spodnie dzianinowe. Może zaszaleję z jakimś kaszmirem, ale musiałabym go znaleźć z drugiej ręki, ale wydaje mi się, że dzianina taka nawet sztuczna byłaby bardziej wytrzymała, bo jednak tego typu rzeczy, jakby kaszmir jest dość delikatny. Fajnie,
ciepło i tak dalej, ale wydaje mi się, że utrzymanie tego jako rzecz podomowa, że chyba by mi się nie chciało. W każdym razie odbiegam od tematu. Mam właśnie jedne takie długie lniano-bawełniane spodnie, uwielbiam je i to są takie spodnie, których teoretycznie spokojnie bym mogła wyjść na zewnątrz, natomiast tak jak mówię, wiecie, w mojej głowie one są zakodowane jako rzecz po domu. No i na lato mam jeszcze takie spodenki właśnie też lniane chyba, które noszę po domu, bo jakby w tych długich często jest mi za gorąco. Mam też jedną spódnicę, słuchajcie. Spódnica jest z takiej dzianiny dresowej. Mam ją od, nie wiem, 7, może 8 lat. Kupiłam ją chyba w Uniqlo lata temu. No i to jest coś, co mi się bardzo przydaje zimą, kiedy noszę sukienki, kiedy noszę spódnicę. I jak przychodzę do domu, no to ja zawsze, słuchajcie, przychodzę do domu i pierwsze co, to ściągam z siebie ubrania. To jest taki po prostu gdzieś tam nawyk, który mam, tak samo jak ściągam całą biżuterię, to jest pierwsza rzecz, którą robię po przyjściu do domu. No i ta spódnica jest świetna właśnie w te dni, kiedy miałam na sobie spódnicę albo sukienkę, bo nie chcę mi się ściągać tych rajstop, w związku z tym po prostu ściągam sukienkę, spódnicę, zakładam tą spódnicę, która jest super wygodna, i t-shirt podomowy i to wszystko. No i jako, że jestem z tych osób, którym jest zawsze zimno, to w moim arsenale podomowym jest oczywiście koc, pod którym spędzam większość część roku, jak jestem w domu. Natomiast oprócz tego oczywiście noszę jeszcze swetry albo bluzy. Preferuję swetry, preferuję kardigany konkretnie, dlatego że łatwo jest je po prostu ściągnąć, wiecie, założyć, jak jest mi trochę za ciepło, to po prostu ściągam, potem zakładam i tak dalej, a wiecie, z bluzą trzeba przez głowę to przekładać i tak dalej. Obecnie została mi jedna bluza podomowa i słuchajcie, dokupiłam sobie drugą, w związku z tym pozbyłam się dwóch innych i jedna bluza to jest stara bluza, którą miałam, którą kupiłam w Monki lata temu, którą uwielbiałam nosić tak normalnie, no a potem już ona się zrobiła taka, że już troszkę gdzieś tam opatrzyła mi się i też jakby nie był to krój do końca, który chciałam nosić na zewnątrz, ale stwierdziłam, że tak lubię tą bluzę, że zostawię ją jako bluzę podomową i dalej ją mam. I miałam jeszcze inne dwie bluzy, które kupiłam. Jedna też była jakąś taką bluzą, którą kupiłam pierwotnie właśnie do noszenia, wiecie, tak normalnie, ale ona nie do końca się sprawdziła, nie za bardzo ją lubiłam. Natomiast to była bluza, która, wiecie, była tutaj jasna na górze i już nie mogłam jej ostatnio doprać i stwierdziłam, że chyba czas się jej pozbyć. I inna bluza, którą kupiłam, jak kiedyś pojechałam, słuchajcie, do tych takich koszy Goodwilla tak zwanych, robiłam o tym film, to pamiętam, że kupiłam, ona była nie nowa, to był jakiś merch jakiejś firmy czy coś w tym stylu, ale bardzo szybko tutaj się gdzieś tam zrobiła jakaś taka żółta ta bluza i jakoś nie wiem, nie lubiłam po nią sięgać, zabierała mi dużo miejsca w szafie i stwierdziłam, że dobra, pozbywam się, zwłaszcza, że właśnie chyba z 2 tygodnie temu kupiłam sobie taką bluzę, która raczej nie będzie bluzą po domu, ale będzie taką bluzą weekendową dla mnie, bo czasem lubię właśnie na weekendy gdzieś tam w ramach tego, żeby się luźniej ubrać, założyć bluzę i ta bluza była świetna. Stwierdziłam, że jeżeli ją kupuję, to znaczy, że coś musi z szafy wyjść. Natomiast mam takie, słuchajcie, dwa kardigany, oba z drugiej ręki. Jeden jest takim krótkim kardiganem, bardzo, bardzo go lubię. Nie wiem, czy go nosiłam tak normalnie kiedyś, nie pamiętam, bo on ma trochę przykrótkie rękawy. Wydaje mi się, że to jest jakiś rozmiar dziecięcy, czy coś w tym stylu. To jest taki mój kardigan, po który sięgam zawsze, dyżurny, że tak powiem. I drugi kardigan, który jest takim wielkim swetrzyskiem, który nosiłam. Pamiętam, że jak kupiłam w second handzie i nosiłam go jako, wiecie, jako sweter lata temu. Ja nie wiem ile lat go mam. Ponad 10 myślę, bo jak kupiłam jeszcze mieszkając w Polsce. No i właśnie kiedyś go nosiłam normalnie, natomiast ten sweter jest taki strasznie ciężki, gruby i tak dalej. Ale słuchajcie, jest idealny jak jest zimą. Zimno czasem, aczkolwiek u mnie w domu tak mocno grzeją kaloryfery i których nie mogę do końca wyregulować. Słuchajcie, to uroki mieszkania w starych budynkach nowojorskich, że jakby zawsze mam ciepło tutaj, natomiast
czasem jest tak, że jest mi zimno i wtedy ten sweter, wiecie, jak założę, to jest taki, jakbym założyła po prostu kot na siebie, jest mi przytulnie, miło i wygodnie. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o moją taką garderobę podomową. Tak jak mówię, tych rzeczy nie ma za dużo, może tak z 10-12 rzeczy to jest, więc one nie zabierają mi jakoś super dużo miejsca w szafie, natomiast sprawdzają się świetnie, dlatego że wiecie, ja na przykład weekendy, jak tylko mam czas, to uwielbiam gotować i no nie chcę się martwić, że jakiś t-shirt, nie wiem, prysnę sobie jakimiś pomidorami albo coś tam i że będę miała problem z tym, żeby to potem doprać, zwłaszcza, że pralki tutaj są tragiczne i do prania czegokolwiek, co ma jakąś taką, wiecie, plamę tłustą albo plamę, która jest właśnie w jakimś kolorze, jest strasznie ciężkie. Także po prostu posiadanie tej takiej malutkiej jakby garderoby, powiedzmy, podomowej mi się sprawdza. Dajcie mi znać, jak to u Was wygląda. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!